wracamy do prezentacji właściwej. Jeszcze raz bardzo serdecznie wszystkich witam na dzisiejszym webinarium, które jest organizowane w ramach inicjatywy Ekodziałania w Bibliotekach. Projekt ten prowadzi Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego we współpracy ze Stowarzyszeniem LABiB. I właśnie ze Stowarzyszenia LABiB jest dzisiaj nasza prezenterka Ewa Szabat. O Ewie za chwileczkę. Ja się nazywam Agnieszka Koszowska i będę to spotkanie prowadzić, a jego tematem będzie Ekobiblioteka, inspiracje do działań online i offline. Kilka słów o Ewie. Ewa jest bibliotekarką i animatorką kultury, pracuje w Gminnym Ośrodku Kultury, Sportu i Rekreacji w Piszczy i jest członkinią stowarzyszenia LABiB, w którym działa między innymi koordynując taki mini projekt Mapa Ambasadorów, konkurs Reanimuj się. Jest zwolenniczką tworzenia przestrzeni dla bibliotekarzy do bezpośrednich kontaktów, wymiany doświadczeń i realizacji wspólnych projektów. A dziś przygotowała wystąpienie i prezentację na temat ekodziałań w bibliotekach. I już, Ewo, proszę, pokaż się. Mam nadzieję, że wszystko jest w porządku i jesteś z nami. Już widzę, że się za chwileczkę Ewa tutaj z nami pokaże. Przekazuję ci głos, przywitaj się proszę i no i zaczynaj proszę. Witam Państwa bardzo serdecznie, pozdrawiam z Lubelszczyzny. Dzisiaj opowiemy sobie o ekodziałaniach w bibliotece. Temat niezwykle ważny w kontekście zmian klimatycznych, jakie możemy dostrzec już gołym okiem. Naukowcy alarmują, zresztą nie tylko oni, bo również powstaje wiele inicjatyw oddolnych, społecznych, które zwracają uwagę na to, że jeśli nie zmienimy swoich zachowań i nadal będziemy nadmiernie eksploatować naszą planetę, to już w niedługim czasie no, niektóre miejsca na Ziemi będą niezdatne do zamieszkania. Dlatego ten temat jest bardzo ważny i dzisiaj sobie o nim porozmawiamy. Jak biblioteki mogą tą edukację ekologiczną prowadzić w swoich placówkach? A o czym konkretnie sobie dzisiaj porozmawiamy? Chciałabym Państwu przybliżyć trend zielonych bibliotek. Wydaje mi się, że jest to ważny temat, żeby o nim dzisiaj opowiedzieć w kontekście tego, że w Polsce powstaje wiele nowych, pięknych budynków. Może warto zastanowić się, żeby już na etapie projektowania tego budynku sprawić, by był on jak najbardziej przyjazny dla środowiska. Poruszymy też temat kilku aplikacji i narzędzi, które możemy wykorzystać w edukacji ekologicznej oraz skupimy się już na konkretnych działaniach, jakie realizują bibliotekarze w Polsce. Tutaj będę opierała się na swoich doświadczeniach, ale też bibliotek z całej Polski. Chciałabym Państwu też przedstawić kilka linków, gdzie możemy czerpać informacje takie metodyczne, scenariusze zajęć, które będą Państwo mogli wykorzystać w swoich placówkach. Ale zanim do tego przejdziemy, chciałam zaprosić Państwa do takiej krótkiej ankiety, abyśmy razem z Agnieszką dowiedziały się, czy takie działania Państwo już realizują w swojej placówce i jakie to są działania, do jakich grup są one skierowane. Zapraszam do wypełniania ankiety i Agnieszko, oddaję Ci głos. Tak właśnie i ja również zachęcam do tego, żeby odpowiedzieli Państwo na pytanie dotyczące działań związanych z tematem ochrony środowiska, edukacji ekologicznej, działań proekologicznych bibliotek, tego wszystkiego, co wokół tych zagadnień dzieje się w Waszych bibliotekach. To jest pytanie wielokrotnego wyboru, czyli można zaznaczyć więcej niż jedną odpowiedź. I mamy tutaj do wyboru takie możliwości. Zajęcia edukacyjne dla dzieci, czyli to wszystko, co w bibliotekach dzieje się dla dzieci wokół przyrody, środowiska, klimatu itd. Warsztaty i spotkania dla osób dorosłych i albo seniorów. Udział w akcjach proekologicznych, takich jak na przykład sprzątanie świata.
realizacja projektów, czyli całych już dużych, kompleksowych działań dotyczących tematów ekologicznych, akcje edukacyjne lub promocyjne dla mieszkańców, na przykład dotyczące segregowania śmieci, gry miejskie, gry mobilne, konkursy, turnieje, wszelkiego rodzaju olimpiady czy inne tego typu działania angażujące w grywalizację i przede wszystkim osoby, które z takich działań lubią korzystać. Inne działania i ostatnia odpowiedź, jeszcze nie prowadzimy takich działań. Wiemy, że są też biblioteki, które dopiero są zainteresowane tym, żeby takie działania zacząć prowadzić. Już widzę, że większość z Was oddała swoje głosy, także kończę możliwość już odpowiadania na to pytanie. Udostępniam na ekranie Wasze odpowiedzi i Ewo, Ty też już powinnaś już je widzieć, także bardzo proszę o skomentowanie. Przede wszystkim bardzo cieszę się, że wiele bibliotek już takie działania podejmuje. Świadczy to o tym, że jesteśmy zaangażowani w ten temat, więc łatwiej będzie nam tą działalność rozszerzać. Widzę, że najwięcej tutaj działań jest skierowanych do dzieci i dotyczą one przyrody, środowiska i klimatu. No, dzieci są bardzo taką wdzięczną grupą odbiorców, także bardzo fajnie się dla nich te działania prowadzi, ale widzę, że też tutaj prowadzą Państwo warsztaty i spotkania dla osób dorosłych. Też część osób bierze udział w akcjach proekologicznych, bardzo fajnie, bo też chciałam Państwu zaproponować kilka takich akcji. Też jest realizacja projektów, tak? 13%. Bardzo mnie to cieszy, też tutaj będziemy mieli inspirację z tego zakresu. Troszkę mniej osób organizuje gry miejskie, gry mobilne, ale też tutaj będę dla Państwa miała propozycję, więc może ktoś się skusi, ale też część osób nie prowadziło żadnych działań. Mam nadzieję, że te dzisiejsze inspiracje, które dla Państwa przygotowałam, okażą się pomocne i rozpoczną Państwo przygodę z ekologią w swojej bibliotece. O czym dzisiaj porozmawiamy? Dzisiaj porozmawiamy o zielonych bibliotekach. Wydaje mi się, że to jest temat dość ważny w kontekście tego, że w Polsce powstaje wiele nowych, pięknych bibliotek i warto już na etapie projektowania samego budynku sprawić, żeby on był jak najbardziej przyjazny dla środowiska. Porozmawiamy także o przydatnych aplikacjach i narzędziach, które Państwo będą mogli wykorzystać przy swoich działaniach ekologicznych oraz skupimy się już na takich konkretnych działaniach, którymi Państwo będą mogli się zainspirować i przełożyć na swoje własne podwórko. A zaczniemy od zielonych bibliotek i chciałam spytać od razu na czacie, czy Państwo w ogóle spotkali się z tym pojęciem? Czy wiedzą coś już na ten temat? Proszę, napiszcie na czacie. Mało. To dobrze. Oczywiście nie mamy wystarczającej ilości czasu, żeby skupić się na tym temacie dogłębnie, bo musielibyśmy poświęcić całe webinarium, ale myślę, że tak zasygnalizuję, jak te zielone biblioteki powinny wyglądać, na co tutaj zwrócić uwagę i będą Państwo mogli sobie doczytać albo też jeszcze zasięgnąć szerszej informacji w internecie. A więc tak, zielone biblioteki to jest taki ogólnoświatowy trend szerszego ruchu zielonego budownictwa. I tutaj te zielone biblioteki bardzo mocno wspiera IFLA. Pewnie Państwo wiedzą, co to za organizacja. Nie tak dawno, no w zasadzie kilka lat temu, odbywał się kongres IFLA we Wrocławiu. Być może część z Państwa w nim uczestniczyła. I tutaj przy IFLI działa taka specjalna grupa zainteresowań i ona dotyczy środowiska i zrównoważonego rozwoju. I tutaj ta grupa bardzo mocno promuje zielone biblioteki,
czyli takie biblioteki, które już na etapie budynku są jak najbardziej przyjazne dla środowiska. A na czym to polega? Dokładnie. Tam w tych bibliotekach stosowane są różne rozwiązania przyjazne dla środowiska lokalnego, a więc już przy samym wyborze lokalizacji biblioteki, czyli powinna być ona usytuowana w takim centralnym miejscu, gdzie ci użytkownicy, którzy będą ją odwiedzać, będą mogli dojechać komunikacją miejską, rowerem albo dojść na piechotę i nie generować tego śladu, nie zwiększać tego śladu węglowego, który wiemy jest coraz większy. Również tutaj przy projektowaniu takiej zielonej biblioteki uwzględnia się wykorzystanie naturalnych materiałów budowlanych, materiałów, które też są lokalne i nie wymagają tutaj takich dużych transportów. Oczywiście bardzo dużą uwagę zwraca się na takie rozwiązania proekologiczne, czyli mniejszego zużycia energii, mniejszego zużycia wody i recykling. Czyli stosuje się tutaj panele fotowoltaiczne, tak samo stosuje się zbiorniki retencyjne na deszczówkę. I tutaj jeszcze, mówiąc o zielonych bibliotekach, też mówi się o zielonym bibliotekarstwie. I ono polega na takich zielonych usługach informacyjnych, czyli oferowanie takiego łatwego dostępu do wiarygodnych i aktualnych informacji o środowisku. Zieloni bibliotekarze promują znajomość i wykorzystanie tych informacji w swoich społecznościach lokalnych, ale także angażują tą społeczność lokalną w te kwestie środowiskowe. I tutaj jeszcze taką zachętą do stworzenia takiej zielonej biblioteki jest nagroda przyznawana przez IFLA. Jest to Green Library Award. Ona jest przyznawana raz do roku i oficjalne wręczenie nagrody jest na kongresie IFLA. I ta nagroda jest pieniężna, proszę Państwa. Nie jest ona może bardzo duża, ale też jest prestiżowa, ponieważ ta biblioteka już wtedy znana jest na świecie jako ta, która promuje działania proekologiczne. Jeśli Państwo chcą, mogą sobie doczytać na stronie IFLI, tam jest dokładna informacja, jak to wszystko wygląda. To dotyczy projektu, jakiegoś działania, niekoniecznie muszą to być takie kompleksowe działania biblioteki, ale również też punktowany jest wkład biblioteki w ten zrównoważony rozwój. Ja dla Państwa przygotowałam kilka takich inspiracji ze świata i z Polski. Pierwsza z nich to jest Singapurska Biblioteka Narodowa i to jest ta pierwsza od lewej, proszę zwrócić uwagę. I tutaj ona powstała w 2005 roku i proszę Państwa, jak na owe czasy, bo to już jest 15 lat, tutaj zastosowano szereg takich innowacyjnych rozwiązań proekologicznych. Biblioteka posiada bardzo dużo zieleni, posiada duże przeszklone okna, które wykorzystują naturalne światło. Posiada panele fotowoltaiczne i posiada również zbiornik retencyjny na deszczówkę, która jest wykorzystywana do spłukiwania wody w toaletach. Drugi przykład, to są kolejne dwa zdjęcia, które Państwu tutaj pokazuję. To jest już biblioteka w Sydney i ona tutaj promuje taki dość ostatnio popularny trend zielonych ścian. Muszę Państwu przyznać, że ta ściana wygląda fantastycznie, robi niesamowite wrażenie i tutaj w środku ma też takie elementy edukacyjne, które przyciągają uwagę i zachęcają do tego, żeby sprawdzić, co tam się znajduje. Następne zdjęcie pokazuje już taki szerszy kadr biblioteki i też proszę zwrócić uwagę, jest tu mnóstwo zieleni, tutaj przy schodach są takie specjalne miejsca, gdzie można odpocząć z książką, ale i też tak na chwileczkę się zatrzymać i stwarza takie bardzo przytulne wrażenie. A więc ogólnie zielona biblioteka to jest biblioteka
taka bardzo nastawiona na te rozwiązania proekologiczne, ale również na zieleń. I ja nie wiem, czy Państwo też pamiętają, ale w naszych bibliotekach tej zieleni nie jest zbyt dużo. Być może pokutuje tutaj ten stereotyp biblioteki z czasów komunistycznych, nie wiem, czy Państwo pamiętają, nieśmiertelne paprotki w każdej bibliotece. Dajcie znać na czacie. Czy u Was są jeszcze może paprotki? Widzę, że ktoś pisze. U niektórych są, także proszę Państwa, wpisujecie się w trend, także paprotki wracają. W każdym bądź razie ta zieleń teraz ma duże znaczenie. Tym bardziej, że w miastach coraz więcej jest tych terenów takich mało zielonych, zabetonowanych i ta przestrzeń biblioteczna, która będzie mocno zielona, z pewnością będzie sprzyjała temu, żeby ją odwiedzić, odpocząć i tak nawet się zrelaksować. To mamy bibliotekę w Sydney, natomiast tutaj na dole jest pierwsza dziecięca biblioteka, zielona biblioteka też w Singapurze i proszę zwrócić uwagę, takim centralnym punktem tej biblioteki jest drzewo. Ono oczywiście nie jest prawdziwe, ale ma stwarzać taki klimat bliski naturze. I teraz mam dla Państwa zagadkę. Proszę zgadnąć, z czego wykonana jest korona drzewa. Ciekawa jestem, czy ktoś z Państwa zgadnie. Nie, nie mech. Ma ktoś jeszcze jakąś propozycję? Brawo, brawo. Tutaj do aranżacji tej przestrzeni wykorzystano 300 plastikowych butelek. I to jest też taka świetna okazja do tego, żeby pokazać, że możemy recyklingować pewne rzeczy. W tym przypadku upcyklingować, bo upcykling skupia się na tym, że nadajemy drugie życie jakiemuś danemu przedmiotowi, ale w takim wymiarze artystycznym. I tutaj muszą Państwo przyznać, że wygląda to dość ciekawie. Również same regały są takie w kształcie drzewa, zresztą to jest biblioteka drzew, tak ona się nazywa. Jest bardzo, bardzo ciekawa i dlatego chciałam Państwu ją pokazać. Kolejnym takim rozwiązaniem proekologicznym i charakteryzującym zielone biblioteki to są zielone ściany i tutaj jest propozycja Biblioteki Uniwersyteckiej ze Stanów Zjednoczonych. Ona posiada 8 takich zielonych ścian i z tego co czytam na ich stronie, to na przykład nawet jako jeden z argumentów podają, że te ściany są ognioodporne, także coś w tym jest. To tyle inspiracji, jeśli chodzi o biblioteki na świecie. Chciałam też Państwu pokazać kilka rozwiązań polskich. I tutaj pierwszą od lewej strony jest nowo powstała biblioteka TUWI. Rozmawiałam ostatnio z Pawłem Braunem, dyrektorem tej biblioteki, właśnie w kontekście tutaj tych zielonych bibliotek i rozwiązań w bibliotekach łódzkich, jak to u nich wyglądało. I muszę Państwu powiedzieć, że no niestety na etapie projektowania samego budynku i tutaj takich rozwiązań proekologicznych dyrektor nie uczestniczył. Natomiast jeśli chodzi już o aranżację wnętrz, tutaj już mógł zasugerować jakieś takie ciekawe proekologiczne rozwiązania. I proszę tutaj zwrócić na ilustrację numer 2. Jest to rower, który produkuje własną energię, a więc każdy z użytkowników, którzy odwiedzi tą bibliotekę, może naładować swoje urządzenie siłą własnych mięśni. Więc nie ma już wymówki, że co ja mogę zrobić dla środowiska, mogę zrobić bardzo wiele, na przykład naładować swój telefon. Oczywiście ta przestrzeń przed biblioteką też jest tak zaaranżowana, aby czytelnicy, użytkownicy, którzy ją odwiedzają, jak najprzyjemniej spędzali czas. Jeśli chodzi o materiały, to też zostały wykorzystane materiały naturalne, które mogą być poddawane recyklingowi.
W każdej bibliotece też znajduje się taki kącik kawowy i tam też nie wykorzystuje się plastikowych kubeczków, stara się, żeby one były biodegradowalne. Po stronie prawej mają Państwo Bibliotekę Uniwersytetu Warszawskiego i muszę Państwu powiedzieć, że jak przygotowywałam się do tego webinarium i szukałam takich informacji o zielonych bibliotekach, to na każdej stronie zagranicznej była informacja o tych ogrodach. One robią niesamowite wrażenie, ale też są bardzo znane i cenione na świecie. I zastanawiam się, widzę, że filia numer 18 w Łodzi pozdrawia, tak, Tuwim jest piękny, a jeszcze zapomniałam powiedzieć, że użytkowników wita śpiew ptaków. Także jest to niesamowite, gratuluję pomysłu. Natomiast chciałam spytać Państwa, czy byli Państwo w ogrodach Biblioteki Uniwersytetu Warszawskiego? Ja tam nigdy nie byłam i zdjęcia robią niesamowite wrażenie. Zastanawiam się, czy na żywo też są takie piękne. Też są takie piękne? Oj, no to koniecznie, jak będę w Warszawie, muszę odwiedzić to miejsce. I Państwa też zachęcam, te osoby, które nie były. Może wspólnie się umówimy na jakąś wyprawę. Kolejna inspiracja to jest chrobotek, który coraz częściej pojawia się na ścianach bibliotecznych. On nie wymaga jakiejś takiej dużej pielęgnacji, więc coraz bardziej popularny jest w bibliotekach jako element dekoracyjny, ale i również sprzyjający temu środowisku naturalnemu. Taki chrobotek pojawił się w Bibliotece Publicznej w Piasecznie. Wiem, że jest również w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Lublinie, w Bibliotece na Poziomie. Powstaje też biblioteka kolejna w Lublinie, Bioteka, także też jestem bardzo ciekawa, jakie tam rozwiązania zostaną zastosowane. I tutaj, jeśli chodzi jeszcze o bibliotekę w Piasecznie, chciałam zwrócić uwagę na aranżację terenu przed biblioteką, i który pomysł mogą Państwo wykorzystać też przy swoich bibliotekach. Często jest tak, że mamy tarasy, mamy patia, które nie są wykorzystywane na co dzień. Mamy też taką przestrzeń zieloną przed biblioteką. Może warto ją też tak dostosować, żeby była takim przedłużeniem biblioteki, a jednocześnie miejscem, gdzie można organizować różnego rodzaju wydarzenia. A w domu, a w dobie koronawirusa, no to wiadomo, taka przestrzeń z pewnością się przyda. Zachęcam do odwiedzania profilu Biblioteki Publicznej w Piasecznie. Mają bardzo ciekawy, fajny filmik zachęcający do tego, aby z tej czytelni skorzystać. I fotografia ostatnia, fantastyczna zielona ściana w bibliotece na Koszykowej. Ta biblioteka też przeszła dość poważny remont. To był kiedyś taki wewnętrzny parking, teraz jest piękna zielona ściana i taki dziedziniec, gdzie są organizowane różnego rodzaju, widzę, że któraś z Pań była na Koszykowej. Tak, niesamowite wrażenie ta ściana robi, można tutaj realizować różnego rodzaju działania na świeżym powietrzu i jest takim przepięknym tłem. To tyle, jeśli chodzi o zielone biblioteki. Ja zachęcam Państwa do tego, aby Państwo zwrócili uwagę na to, jak projektujecie swoje biblioteki albo jak aranżujecie. Tutaj można wiele ciekawych rozwiązań zastosować i w dobie dofinansowania, które często są już dość bardzo wysokie i nastawione na takie działania proekologiczne, być może akurat uda się uzyskać środki na ten cel. Na zajęciach w bibliotece możemy wykorzystać też różnego rodzaju aplikacje pomocne w edukacji ekologicznej. Ja dla Państwa przygotowałam kilka takich propozycji. I pierwszą z nich jest Air Speaker. Nie wiem, czy Państwo już słyszeli o tej aplikacji. Ona jest stosunkowo dość młoda, bo powstała w maju. Czy ktoś słyszał o tej aplikacji?
Chyba nie, może jestem pierwsza, także bardzo cieszę się, że będę mogła Państwa zachęcić do tego, żeby z niej skorzystać. I jest to aplikacja zapraszająca dzieci z całego świata do tworzenia wspólnego dzieła, mówiącego w imieniu przyszłości naszej planety. Ona została stworzona jako element programu kulturalnego z okazji niemieckiej prezydencji Rady Unii Europejskiej i powstała z inicjatywy islandzko-duńskiego artysty Olafura Eliassona. Ci z Państwa, którzy go znają, wiedzą, ile fantastycznych projektów zrealizował, więc ten nie mógł być inny. I ona tutaj wykorzystuje rozszerzoną rzeczywistość. Nadajemy twarzy odpowiednią mimikę, nagrywamy głos, następnie wysyłamy tą informację, znaczy następnie wybieramy przedmiot, który będzie mówił. Tak, tu może być drzewo, może być worek na śmieci, ale to może być dowolny przedmiot. I następnie wysyłamy ją na taką interaktywną mapę, gdzie każdy może sobie usłyszeć ten głos. Aplikacja jest dostępna na telefon lub tablet. Natomiast tak, ja wypróbowałam ją i na jednym, i na drugim urządzeniu i na tablecie ona nie chciała mi działać. Natomiast na telefonie mam naprawdę takie średniej jakości telefon, bez problemu mogłam ją używać, także jeśli będą Państwo chcieli ją wykorzystywać, to raczej na telefonie niż na tablecie. Tutaj widzę, że Agnieszka podesłała link, gdzie można ją ściągnąć i ona, proszę Państwa, jest przeznaczona tylko dla dzieci do 17 roku życia. Dorośli mogą tylko oglądać efekty. I ona świetnie może się sprawdzić przy zajęciach organizowanych w bibliotece. Na przykład jeśli chcemy podsumować jakiś temat, możemy zaprosić dzieci, aby wybrały sobie dany przedmiot i na podstawie zdobytych przez nich informacji, żeby po prostu wypowiedziały się w imieniu przyszłości planety. Tutaj niestety musi być podany mail, więc najfajniej by było jakby w tych zajęciach uczestniczył także rodzic, bo jeśli to są małe dzieci, to raczej one nie mają adresu mailowego. Natomiast jeśli już są starsze, to posiadają jeszcze w dobie zdalnej edukacji, to chyba każde dziecko już ten adres mailowy posiada, więc spokojnie może zostać wykorzystana. To jest moja pierwsza propozycja. Kolejne propozycje są troszkę do siebie podobne. Pierwsza z nich to jest Flora Incognita. I to jest aplikacja, którą świetnie możemy wykorzystać przy organizacji zajęć bibliotecznych, na przykład poświęconej przyrodzie. I tutaj na przykład często powstają dzienniki przy bibliotekach jako taki element pracy uczestników. Więc ona tutaj w bardzo taki łatwy i szybki sposób identyfikuje rośliny łąkowe. Może być też na przykład wykorzystywana przy okazji zajęć w terenie, wokół biblioteki albo jakiegoś miejsca, gdzie organizujemy spotkanie. Jest wiele takich roślin, które no nie do końca wiemy, jak się nazywają i ta aplikacja w bardzo łatwy, szybki, intuicyjny sposób pozwoli nam ją rozpoznać. Może też być wykorzystywana jako element gry miejskiej, na przykład o tematyce ekologicznej. Jeśli na przykład chcemy połączyć to z tradycyjnym księgozbiorem, to na przykład możemy zidentyfikować tą roślinę i na przykład w bibliotece kolejna wskazówka będzie w atlasie roślin przy nazwie tej biblioteki. Także spokojnie można ją na różne rzeczy, na różne działania wykorzystywać. Następna aplikacja, którą chciałam Państwu zaproponować, to jest PlantNet i ona w łatwy i szybki sposób identyfikuje kwiaty i krzewy ogrodowe. I ona tutaj świetnie sprawdza się przy zajęciach o tematyce przyrodniczej, warsztatach ogrodniczych, florystycznych, czy teraz ostatnio coraz bardziej popularnej wymianie roślin. I tutaj niezależnie od wieku, bo i dorośli, i dzieci mogą świetnie z niej korzystać. Nie wiem, czy Państwo też spotkali się z tym, że bardzo często na Facebooku ludzie pytają, co to za roślina, pomóżcie mi ją zidentyfikować. Może to też jest taki pomysł na jakieś dodatkowe usługi biblioteczne. Nie wiesz, jaki to kwiat, zapytaj bibliotekarza.
Tak jak mówię, ona bardzo intuicyjnie działa, wystarczy zdjęcie z galerii albo już takie bezpośrednie zrobienie zdjęcia i ona już automatycznie tą roślinę identyfikuje, więc jest bardzo, bardzo fajna i ciekawa. Kolejna aplikacja pozwala sprawdzić zanieczyszczenie powietrza w okolicy, a także informuje nas o jakości, jeżeli jakość powietrza tego spadnie. Ona bardzo fajnie sprawdza się przy zajęciach z dziećmi, jak i również z seniorami, gdzie w czasie rzeczywistym możemy sprawdzić faktycznie, jaka jest jakość tego powietrza. Tutaj akurat dorośli, tutaj jeśli chodzi o dorosłych, to na przykład bardzo często edukuje się w zakresie palenia różnych śmieci albo takim działaniom, które mają uświadomić, że nie powinniśmy w piecach palić butelkami plastikowymi i jakimiś takimi materiałami, które generują tutaj zanieczyszczenie powietrza. Jeśli może oni empirycznie przekonają się, że ta jakość tego powietrza u nich nie jest zbyt dobra i zastanowią się, czy faktycznie ich piece są ekologiczne albo co wrzucają do tego pieca, będzie to taki bardzo fajny sposób na edukację tej grupy użytkowników. Oczywiście, jeśli Państwo mają też jakieś ciekawe aplikacje, to ja zachęcam do tego, żeby Państwo dzielili się na czacie. Ja z chęcią jeszcze poznam jakieś inne i tutaj Państwo chyba też będą mogli wykorzystać. Także zachęcam do tego, jeśli znacie jakiekolwiek aplikacje, żebyście dzielili się nimi na czacie. Tutaj troszeczkę w innym klimacie, to jest aplikacja Pszczoła. Aplikacja edukacyjna, która przy okazji gry uczy, jak ważne znaczenie dla ekosystemu mają pszczoły miodne i inne zapylacze. Proszę Państwa, pewnie znają sobie Państwo sprawę, bo na ten temat bardzo dużo się mówi, że pszczoła jest gatunkiem zagrożonym, zagraża im oczywiście i przede wszystkim człowiek, także ważna jest ta edukacja w tym zakresie. Tutaj tą aplikację na przykład możemy wykorzystać przy organizacji zajęć z okazji Dnia Pszczoły. Zdaję sobie sprawę, że niektórzy z Państwa nie mają tabletów i nie mogą sobie tych aplikacji ściągnąć, więc przedstawiłam również część portali, które śmiało można wykorzystać i na przykład wpleść w jakieś inne narzędzia, które będę chciała Państwu też zaproponować. I jednym z nich jest portal Buliba i tam on wymaga logowania, ale też posiada część materiałów, które nie wymagają ani żadnej opłaty, ani logowania i między innymi tam są gry o segregacji. Jedna z nich bardzo intuicyjna, ja ją wykorzystywałam przy okazji zajęć z dziećmi, także mogę ją polecić. Tam jest jeszcze gra dedykowana krakowianom, także też jeśli są biblioteki z Małopolski, więc też mogą sobie z niej skorzystać. Kolejna gra dotycząca segregacji odpadów to jest Śmieciopolis. I dlaczego akurat chcę Państwu o niej opowiedzieć? Bardzo często zdarza się, że na stronach Zarządu Zieleni Miejskiej albo Zakładu Gospodarki Odpadami Komunalnymi znajduje się bardzo dużo materiałów poświęconych temu zagadnieniu. I one są dostosowane do wieku dziecka, jak i również zawierają wiele materiałów takich metodycznych dla osób, które chciałyby takie działania propagować. Także zachęcam, żeby Państwo zaglądali na te strony, ponieważ no, dziecko najlepiej uczy się, jeśli ma do czynienia z takim najbliższym otoczeniu. Jeśli na przykład jakaś gra jest dedykowana miejscu, w którym mieszka, to bardziej się z tym identyfikuje i może tak bardziej to wszystko do niego przemawia. Gra jest pięciopoziomowa i trzeba się troszkę nagimnastykować, bo faktycznie czasem te śmieci są mocno ukryte i zastanawiałam się, czego nie przychodzę na drugą planszę, a okazało się, że z tym drzewem zostały jeszcze jakieś śmieci. Tam na przykład też jest taka fajna
gra do ściągnięcia, którą gra planszowa do ściągnięcia, którą można wykorzystać. Także zachęcam. O, widzę, że tutaj jakaś pani pisze, że korzysta z Buliby na zajęciach z przedszkolakami. Tak, to świetnie. Teraz chciałam Państwu zaproponować kilka narzędzi. Czy znają Państwo Geniali? Proszę napisać na czacie. A czy wykorzystują Państwo Geniali do tworzenia materiałów takich edukacyjnych z zakresu ekologii? Właśnie. Ja też tą aplikację bardzo dobrze znam i widzę, że bardzo chętnie korzystają z niej i nauczyciele, i bibliotekarze, ale bardzo mało jest materiałów poświęconych takiej edukacji ekologicznej, ochronie przyrody, klimatu. I tutaj dlatego chciałam Państwu pokazać, że śmiało tą aplikację można też wykorzystywać do takich działań. I tu jest przykład takiego interaktywnego plakatu i oczywiście tych interaktywnych narzędzi, które pomagają w tej edukacji i pozwalają na to, żeby uczestnik brał udział w różnego rodzaju aktywnościach. Druga propozycja to jest propozycja naszej biblioteki i ona składa się tutaj z kilku plansz, gdzie na uczestników tego wyzwania czeka taki filmik edukacyjny poświęcony segregacji odpadów, ale również taka gra też typowo poświęcona temu tematu. Także zachęcam do tego, żeby Państwo też tutaj akurat wykorzystali to narzędzie do edukacji ekologicznej. Kolejne narzędzie to jest Action Bond. I ja tutaj znalazłam w internecie takie świetne działanie Biblioteki Miejskiej w Gliwicach. Oni przygotowali eko przygodę w 100-milowym lesie i to jest gra mobilna wykorzystująca aplikację Action Track. Ta aplikacja, żeby stworzyć grę w tej aplikacji, trzeba wykupić dostęp i niestety jest ona bardzo droga. Więc ja tutaj zaproponowałam Państwu taką alternatywę darmową. I tutaj, jeśli skorzystamy z tej aplikacji i zapiszemy ją w wersji testowej, to nie będziemy musieli nic płacić. Natomiast jeśli chcielibyśmy wykupić abonament, to on kosztuje 200-300 zł. Więc czasem z projektu można tutaj wygospodarować pieniądze, żeby tą aplikację zakupić, ale zachęcam do tego, żeby robić takie gry na wersji testowej, sprawdzić, jest ona bardzo intuicyjna, świetnie się w niej programuje różnego rodzaju aktywności, także tutaj akurat takie działanie realizowała Miejska Biblioteka Publiczna w Krubieszowie. Wprawdzie nie była to gra poświęcona ekologii, ale tutaj rozmawiałam z dziewczyną, która przygotowywała tą grę. Mówi, że panel jest bardzo podobny do Action Track i też jest intuicyjny i też można sobie przetłumaczyć na język polski, więc też tworzenie tej gry nie będzie trudne. To tyle, jeżeli chodzi o aplikacje. Jeśli Państwo też mają jakieś pomysły albo zetknęli się z ciekawą aplikacją, to zachęcam do tego, aby podzielić się linkami w czacie. Natomiast ja chciałabym też zwrócić Państwa uwagę, że świetną okazją do promowania takich działań ekologicznych jest udział w różnego rodzaju wyzwaniach, akcjach angażujących społeczność lokalną. I tutaj są te akcje hashtagowe na portalach społecznościowych, na przykład codziennie 5 i nasza biblioteka bierze w niej udział i ona polega na zebraniu codziennie 5 śmieci. U nas już to troszkę się zebrało, bo już z 2 worki na pewno śmieci zebraliśmy, ale jest to też taka dobra okazja do tego, aby zaangażować w takie działanie swoich użytkowników, ale zwrócić też uwagę na pewne problemy, które są w naszej społeczności lokalnej.
U nas na przykład ten problem śmieci jest troszeczkę i to dlatego tak dużo działań w tym zakresie prowadzimy. Kolejna akcja Trash Tag, to jest też ogólnoświatowa taka akcja, która polega na posprzątaniu kawałka terenu. Następna akcja to jest Flip for Good i ona jest dość popularna na TikToku, ponieważ polega na wrzuceniu butelki do, trafieniu butelką do kosza na śmieci. Także jest też tutaj zwrócenie uwagi na ten ogromny problem z plastikiem, ale tak w formie zabawy. O właśnie, tutaj Pani pisze, że niektóre schroniska w górach dla turystów, które zbierą po drodze worek śmieci, proponują herbatę. Tak, to jest prawda. Ja też tą akcję widziałam i zastanawiałam się, czy też tutaj o niej nie opowiedzieć Państwu. Kolejna akcja to jest akcja pisania listów do ziemi. My tutaj bibliotekarze możemy się włączyć. Wprawdzie to uczniowie szkół piszą, ale spokojnie możemy zorganizować jakieś wydarzenie poświęcone jakiemuś tematowi i na przykład co efektem końcowym będzie pisanie tych listów do ziemi. Kolejna akcja, nie bądź jednorazowy, i ona tutaj zwraca uwagę na ogromny problem opakowań jednorazowych. Proszę Państwa, wyczytałam gdzieś, że w Stanach Zjednoczonych na wysypisko śmieci rocznie ląduje 500 milionów ton słomek plastikowych, także jest to naprawdę, są to naprawdę ogromne ilości. I tutaj też w jednym artykule czytałam, że jeżeli nie zmniejszymy ilości tego plastiku, to do 2040 roku w zasadzie no, ten problem będzie tak duży, że z tego co czytałam, to tam chyba 740 milionów ton plastiku będzie na naszej planecie i wiemy, że no, nie ma co z nim zrobić, bo plastik bardzo długo się rozkłada. Więc bardzo ważne jest, abyśmy ograniczali użycie tego plastiku, ale także zachęcali do używania toreb wielorazowych i no, takich działaniach, które sprzyjają temu, żeby nie generować więcej śmieci. Kolejna akcja to jest akcja sprzątania świata, pewnie Państwu doskonale znana. Tutaj fajnie też bibliotekarze mogą się włączyć, na przykład mogą zorganizować grupę bibliotek i pokazać, że nie tylko propagują tą ideę, ale również na własnym przykładzie takie działania realizują. Bibliotekarze są bardzo kreatywni, ja śledzę Facebook, więc nieraz naprawdę taki uśmiech pojawia się na mojej twarzy, mówię, kurczę, fajnie, że jestem bibliotekarką, bibliotekarze są tacy, są takimi fantastycznymi ludźmi, mają takie fantastyczne pomysły i tak miło się na nich patrzy. Kolejna akcja to jest godzina dla ziemi i tutaj na godzinę wyłączamy światło. To wprawdzie jest o godzinie 20:30, ale też możemy pokazać, jak prywatnie angażujemy się w te tematy takie proekologiczne. Dzień bez śmiecenia, kolejna akcja, w którą też możemy się włączyć. Ja tutaj jeszcze nie wspomniałam o Dniu Ziemi, ale on jest tak znany, że na pewno Państwo z tej okazji organizują wiele działań. A najfajniejsze w tym wszystkim jest to, że tutaj można takie działania realizować online i offline. Teraz wiadomo, jest ten okres pandemii, część działań przeniosła się na strony internetowe, więc tutaj też jest takie duże, szerokie pole manewru, że możemy tą edukację ekologiczną również pokazywać i promować w swoich bibliotekach. Kolejne działania w duchu List Zero Waste, Boże, przepraszam, List Zero Waste. Jest to taki dość popularny ostatnio ruch, żeby generować albo w ogóle nie generować śmieci. I tutaj też widzę, że biblioteki bardzo prężnie w tym zakresie realizują się, szczególnie na swoich stronach na Facebooku. I tutaj z takich przykładów chciałam Państwu pokazać kilka takich przykładów. Pierwszy z nich to jest mojej biblioteki, to jest biblioteczny eko-przepiśnik.
Tutaj czytelnicy dzielą się swoimi radami na jak najmniejsze wykorzystywanie chemii. Biblioteka w Nieborowie proponuje zupę z pokrzyw, ale również miód z mniszka lekarskiego. I to są przykłady działań online'owych. Natomiast biblioteka w Węgrzycach proponuje takie ziołowe spa, czyli działania dla osób dorosłych i młodzieży, żeby zrobić sobie własne kosmetyki. Natomiast biblioteka w Katowicach promuje takie ekoporady. Tutaj akurat jest, żeby nie być jednorazowym, czyli wykorzystywać mniej plastiku, torby wielokrotnego użytku. Ja tutaj przyspieszam, bo mamy coraz mniej czasu i właśnie tego się obawiałam, że się za bardzo rozgadam i nie zdążymy. Też bardzo ciekawe są projekty, warsztaty realizowane w bibliotekach. I ja tutaj chciałam Państwu pokazać przykład mojej biblioteki. To są wakacje w rytmie eko. My wakacje realizujemy w formie online'owym ze względu na pandemię. I tutaj są ekokonkursy i wyzwania, ekoprzepiśnik z poradami czytelników oraz ekobajka, która jest oczywiście dostępna na naszym profilu społecznościowym. Powstała też maskotka, której dzieci nadały imię Eko Edzio i Eko Edzio zbiera śmieci w naszej gminie. Także też powstają takie filmiki, które mają pokazać, że ten problem śmieci u nas jest, ale możemy jemu zaradzić. Bardzo mi się podobały działania biblioteki publicznej w Katowicach i tutaj są działania wakacyjne pod nazwą Biblioteka Naturalnie i tutaj różne filie przygotowują ciekawe rzeczy dla swoich użytkowników, również online. I tu jest na przykład lato z książką Natura na warsztacie, jakie może być miasto. I tutaj też jest taka fajna przestrzeń do tego, aby porozmawiać o tym, jakie to miasto jest, a jakie byśmy chcieli, żeby było wymarzone. Tutaj zachęcam do tego, żeby Państwo zajrzeli na stronę i przyjrzeli się bliżej tym filmikom, bo są fantastyczne. To są też również eksperymenty. Ten akurat dotyczy dwutlenku węgla, więc też jest to taka świetna okazja, żeby zasygnalizować pewne problemy użytkownikom, ale w taki przyjemny i interesujący sposób. Kolejne działanie to jest biblioteki, Gminnej Biblioteki Publicznej w Chybiu i nieformalnej grupy Ekoedukatorzy w Akcji. I tutaj specjalnie zwróciłam Państwu uwagę, z jakiego z programu zostało to finansowane, bo być może będą Państwo szukali środków, więc tutaj spokojnie z FIO można taką dotację pozyskać. I tutaj bardzo ciekawa rzecz, w ramach projektu zostały skompletowane takie ekokuferki i one są wypożyczane. W tych ekokuferkach znajduje się gra planszowa i książki o tematyce ekologiczno-przyrodniczej. Natomiast też odbyły się warsztaty szycia toreb i bardzo mi się tutaj podoba, bo proszę zobaczyć, że to jest faktycznie nadanie drugiego życia danemu materiałowi, bo one są zrobione z podkoszulków, bardzo ciekawie się prezentują. Także warto takie warsztaty zrobić u siebie i pokazać, że nie należy marnować po prostu ubrań, które mamy na co dzień, nie kupować ciągle nowych, ale dać drugie życie tym, które mamy, dając im nowe zastosowanie. Kolejny projekt Ekozakręceni zapraszają do działania i to jest Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy Lubniewice, to jest z programu Równać Szanse i tutaj powstało wiele ciekawych rzeczy, jednym z nich są tablice edukacyjne, bardzo ciekawy pomysł na konkurs ekologiczny, żeby dać drugie życie śmieciom i w taki artystyczny sposób je wykorzystać. Oprócz tego na Instagramie grupa promuje takie proekologiczne postawy. Półkolonie w Miejskiej i Gminnej Bibliotece Publicznej w Wołowie. Bardzo fajny konkurs, bardzo fajna gra poświęcona śmieciom, jak i również tutaj zaaranżowanie przestrzeni bibliotecznej przy wykorzystaniu upcyclingu, czyli też nadaniu drugiego
życia przedmiotom i zasadzenie roślinek, które będą przyjazne zarówno dla pszczół, jak i również no, tak cieszyć oko. Chciałabym Państwu jeszcze pokazać takie przykłady ciekawej współpracy, ale takie niestandardowe. Ja jestem zachwycona działaniem Miejskiego Ośrodka Kultury Żory, który z miejscową burgerownią zaprojektował hamburgery. I to jest taki projekt, w którym mogą wziąć udział mieszkańcy i tutaj różni partnerzy tej akurat burgerowni. Między innymi jest kulturalny burger. On jest poświęcony troszeczkę pszczołom, bo nazywa się Bibi Burger. I osoby, które go zakupią, dostają nasionka, żeby posiać łąkę przyjazną dla pszczół. I te, z tego co wiem, to on tylko przez miesiąc będzie, bo to są takie edycje limitowane, ale też zwracają uwagę na takie ważne społecznie problemy. Tutaj akurat jest takie zaopiekowanie się pszczołami. Druga dotyczy też wymiany nasion. I na przykład tutaj biblioteka weszła w współpracę z przedsiębiorstwem, które zafundowało bibliotece nasionka, które też są przyjazne dla pszczół. I dzięki temu mieszkańcy mogą nabyć takie roślinki, a biblioteka zyskała taką nową usługę ciekawą, przyjazną dla środowiska. Tutaj Państwo mają miejsca w sieci z materiałami edukacyjnymi, gdzie warto zajrzeć. Naprawdę tych materiałów, scenariuszy jest bardzo dużo. Ja starałam się wybrać dla Państwa najciekawsze. I tutaj chciałam zwrócić uwagę na kilka z nich. Szczególnie tutaj ten climatecollege.org. Są to takie karty do ściągnięcia także w języku polskim. I one pozwalają w świetny sposób zrozumieć wszystkie te zależności, skutki i powiązania dotyczące zmian klimatu. Można je wykorzystać przy zajęciach z dorosłymi, jak i również z dziećmi, czy przy organizowaniu jakiejś debaty klimatycznej. Także bardzo ciekawy materiał i tak jak mówię, jest w języku polskim. Oprócz tego są to takie standardowe scenariusze, materiały metodyczne. Ja może nie będę ich wszystkich omawiać, bo już mamy bardzo mało czasu. Mam nadzieję, że Agnieszka nie jest bardzo na mnie zła, że tak to długo trwa, ale się zagadałam, tak kolokwialnie mówiąc. I oczywiście zachęcam także do śledzenia kanałów Polskiej Akcji Humanitarnej, UNICEF. Tutaj szczególnie oni mają takie poruszające filmiki dotyczące marnowania żywności albo problemów w dostępie do wody. Też zachęcam do tego, żeby śledzić blogi i vlogi. Agnieszko, to ja już kończę i przepraszam, zagadałam się bardzo. Bardzo dziękuję Ewo za inspirującą prezentację. Myślę, że zmieściliśmy się w czasie, bo tych pytań nasi uczestnicy i uczestniczki nie zadawali. Bardzo zachęcam Was do zadawania jeszcze teraz, ponieważ mamy jeszcze kilka minut. Widziałam pytanie dotyczące tego, czy już za chwilkę je opublikuję, czy aplikacje są darmowe. Tutaj to pytanie zostało zadane w kontekście aplikacji Speakle, o ile dobrze pamiętam, ale gdybyś Ewa mogła odpowiedzieć, czy te aplikacje, o których mówiłaś, wszystkie są darmowe, czy może jest jakaś jeszcze jakieś na przykład formy premium, jak to wygląda z dostępnością tych aplikacji? Ja tutaj przedstawiając Państwu wszystkie aplikacje, starałam się, żeby one były darmowe. Wiem, że budżety bibliotek są bardzo ograniczone i raczej tutaj wszystkie aplikacje, o których Państwu mówiłam, one są darmowe do ściągnięcia na telefon bądź tablet. Tak, tutaj pojawi się, w jaki sposób owijać książki ekologicznie. Dotychczasowe folie z pewnością takie nie są. Nie owijać to źle, bo książki szybciej się niszczą. To jest chyba odwieczny temat bibliotekarzy. Ja przyznam się szczerze, że też kiedyś owijałam folię, ale zaprzestałam tego. Stwierdziłam, że książka ma swój cykl życia i pozwólmy, żeby ona też
no, po prostu się zużyła i możemy ją później wykorzystać w jakiś inny sposób, ale nie, ja nie generuję więcej plastiku, bo tyle co poczytałam o tym, naprawdę jest to bardzo olbrzymi problem i wydaje mi się, że nie powinniśmy używać plastikowych folii do, no, do odkładania książek. Ale nie mam lepszego rozwiązania. Ktoś może na przykład owijać papier, jak to było kiedyś, jeśli tak bardzo boi się, że te książki zostaną zniszczone. Ale wiem, że koleżanka tutaj w jednej z biblioteki, jej książki mają długość życia 4 lata, następnie są już później w jakiś taki inny sposób wykorzystywane, oddawane na book crossing albo na jakieś kiermasze. Także no, biblioteka powinna mieć ciągle nowości, prawda? Powinna nie być takim antykwariatem, żeby te książki były na bardzo długi czas. Takie zadanie ma Biblioteka Narodowa, która te egzemplarze obowiązkowe gromadzi. My pozwólmy tym książkom po prostu umrzeć śmiercią naturalną. Znaczy umrzeć, przepraszam, po prostu puścić je dalej, to tak zabrzmiało dość grobowo. Tak, no ja przyłączam się do apelu, żeby zminimalizować zużycie plastiku, bo to rzeczywiście bardzo, bardzo szkodzi zarówno nam, jak i środowisku, planecie, więc każda inicjatywa, która ma na celu zminimalizowanie, na pewno dobrze nam zrobi. Temat owijania jakimiś materiałami biodegradowalnymi lub przyjaznymi środowisku, o ile mi wiadomo, jeszcze się nie pojawił, albo przynajmniej nie jest powszechnie znany. Natomiast to są inicjatywy, które się naprawdę bardzo szybko pojawiają i szybko rozwijają. Jeżeli na przykład wpiszecie sobie owijki, różnego rodzaju pakowania do żywności, ekologiczne pakowanie kanapek, jest naprawdę mnóstwo takich już inicjatyw. Pojawiają się też materiały biodegradowalne, więc być może w niedługim czasie również temat owijania książek, tego typu materiały się pojawi. Następne pytanie dotyczy przygotowania ankiety, to jest pytanie do mnie. To jest jedna z funkcji programu ClickMeeting, czyli platformy do webinariów, za pomocą których przeprowadzamy nasze spotkania. To jest jeden z elementów tego programu, po prostu funkcja wbudowana, integralna programu ClickMeeting. Następne pytanie, czy będzie nagranie webinarium i czy można prosić maila? Za chwilkę już pokazuję na prezentacji, tu jest właśnie ten kontakt do Ewy Szabat, macie nawet telefon, także wszelkie dane kontaktowe Ewa zdecydowała się ujawnić, więc można sobie zapisać. Tak, jest bardzo otwarte, spokojnie mogą Państwo pisać, mogą Państwo dzwonić. Tylko proszę nie dawać żadnym telemarketerom mojego numeru. Dokładnie, dokładnie. Więc przejdziemy może już, żeby... Myślę, że już będziemy powoli kończyć, albo może, no jest, mamy punktualnie 12, ale myślę, że może jeżeli macie Państwo czas jeszcze przez minutkę, to możemy jeszcze puścić taki fajny filmik, który propaguje aplikację właśnie Earth Speaker, więc można go sobie zobaczyć. Po prostu on jest bardzo fajny, więc bardzo zachęcam do tego, żeby zobaczyć. Ja zapomniałam, on miał być po aplikacji, którą Państwu prezentowałam, ale proszę zobaczyć, on naprawdę niesamowite wrażenie robi. Można tutaj w bardzo ciekawy sposób przedstawić ten głos. Jest speaker.
Tak, mam nadzieję, że się podobało. Faktycznie bardzo fajnie zrobiony filmik. On pokazuje możliwości, promuje aplikację AirSpeaker, o której mówiła Ewa na początku. Zachęcam do wypróbowania, podobnie jak innych aplikacji, o których była dzisiaj mowa. Ja ze swojego doświadczenia dodam, że jestem entuzjastką fotografowania kwiatów i oprócz mnie jest bardzo wiele takich osób pozytywnie zakręconych na tym temacie, więc jest naprawdę bardzo fajny pomysł na to, żeby połączyć na przykład takie zajęcia fotograficzne z rozpoznawaniem kwiatów, więc z jednej strony mamy ten element kreatywności, a z drugiej strony wiedzę i podnoszenie świadomości o ochronie środowiska, także zachęcam też do inspirowania się takimi pomysłami, wykorzystywania tych aplikacji, pokazywania, że są takie możliwości, bo na pewno będzie to interesujące dla wielu osób, nie tylko dzieci, ale też takich troszkę starszych dzieci. Jeszcze raz bardzo, bardzo Wam dziękuję za uczestnictwo, Tobie Ewo, za prezentację i za garść inspiracji do wykorzystania w bibliotekach i zapraszam na następne spotkania.